Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Mamy 3 grudzień, godzina 10:30. Temperatura pomału, nie widzę, widać 11 stopni. Lekko mży, jest wilgoć. A co się dzieje na moich kontrolnych ulikach? Na moich kontrolnych ulikach widziałem, że pszczoły ciągle, przynajmniej tutaj z tego ula. O, proszę. Pszczoła jest i pszczoła idzie w pole. Nie wiem, gdzie ona idzie. O, podnosi się do góry i poszła w pole. Tutaj nie wychodzą, ale z tego ula wychodzą. Tutaj widziałem, też wracały do tych ulików. Spróbujemy zajrzeć, czy się czasami nie osypały. Okej. Byłem tydzień czasu chory, tydzień czasu poszedłem, pojechałem coś zrobić, a nie, pszczoły siedzą, widać. Siedzą, raz, dwa, 3, 4, 5, 6 uliczek zamykamy, nie zaglądamy, do pozostałych też nie zaglądamy, nie ma po co. Ok, przykrywamy, kontrola zrobiona. Ok, w porządku, tam cały czas pszczoły chodzą, cały czas chodzą pszczoły. No. Miałem dużo czasu, będąc chory, siedziałem tydzień czasu w domu i co robiłem? No oczywiście oglądałem na YouTubie filmiki z wschodniej Europy, przede wszystkim Białoruś, Ukraina, Rosjanie, rosyjscy pszczelarze. I na jednym z filmików z Białorusi zobaczyłem na wpisie, jakby to tłumaczyć, że wpisał w ten sposób krótko, że a ja mam pszczołę z Saskatras i nie mam takich problemów. Zacząłem szukać w internecie, co to jest za pszczoła Saskatras. Nie wiem, czy ktoś słyszał, ale znalazłem. Jest to pszczoła wyhodowana w 2011 roku. Ja mam pecha, ja po prostu nie znam angielskiego. I mając 62 lata, nie mam po prostu najmniejszej ochoty się tego uczyć po raz kolejny. Wystarczy mi ten niemiecki, to, że znam język rosyjski, jego pokrewne, czyli ten białoruski, ukraiński, to wszystko tam w miarę sobie radzę. No po prostu jakoś nie mam ochoty na ten angielski. Maluszek się nauczy za kilka lat, to będzie pomagał. No i znalazłem tą pszczołę w języku angielskim. Z tego co zrozumiałem, pszczoła jest to tak zwana, jak to Niemcy mówią, Resistenzbiene, nie? Czyli, o i tutaj też wyszły, proszę. O i tutaj też wracają pszczółki. Tutaj też wracają, one tam mają zatkany wilotek. Pszczoła odporna na warozę. Tak tam pisało. Pszczoła. O, kawałek kija potrzebuję. Pszczoła. A, pomożemy im to. No. Pszczoła odporna na warozę. Pszczoła się czyszcząca sama. Ile w tym jest prawdy, nie wiem, dopóki się tego nie ściągnie. Tam pod jednym filmikiem zrobiłem zapytanie do Tomka Miotka, może on potrafiłby to znaleźć, potrafiłby to odpowiedzieć na moje pytanie. Do tej pory odpowiedzi nie otrzymałem, no ale dzisiaj jestem cierpliwy. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany, jeżeli ktoś chciałby w jakiś sposób mi pomóc, a jednocześnie też wierci go, żeby sprawdzić, co to jest za pszczoła i tego, no to bardzo proszę, nie? Wystarczy wpisać Saskatras gdzieś w Google i znajdziecie. Widziałem
Widziałem zdjęcie, trzy ule stały z pszczołą Saskatras wypełnione po brzegi pszczołami. Pszczoła się nie mieściła w siedmiu korpusach. Coś niesamowitego. No ale nie podniecajmy się, na razie cieszmy się z tego, co mamy. No, mamy na jednym korpusiku po 5-6 ramek i zimujemy. No. Nie byłem jeszcze na pozostałych pasiekach. Z tego względu, że no ja po prostu jestem pierwszy dzień na dworze. Akurat wyciągły mnie te pszczoły, kurczę, tutaj patrzę przez okno, jak one latają i po prostu wyciągły mnie. Ja myślę sobie przy okazji zrobię ten filmik i powiem o tej pszczole Saskatras. No, ale pojadę, bo muszę jechać tam w tamtym kierunku akurat do miasta, do Sztokach. To zajadę akurat na te trzy pasieki, zajrzę, a mży strasznie, no. Ale pszczółka lata tak jak wiosną, kurczę, wylatuje i wraca raczej pustą, może z wodą tylko, nie wiem czy to jest dobrze, temperatura jest 12-11 stopni, ma być 12 w południe, po południu, godzina, ale ma być 12 stopni, nie wiem czy to jest dobrze dla pszczół, to jest moja, która zima, trzecia albo czwarta, no nie wiem, nieważne. Takiej jeszcze nie było. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Myślę, że na pewno nie jest źle, że tym, którym to one sobie tam coś w ulu posprzątają, powynoszą, no nie wiem, no tak przynajmniej sobie było, tak ja bym to zrobił, nie? Ale ja nie jestem pszczoła. No. No i aha, i wracając do tego, no będę jechał do miasta, zobaczę tam te trzy pasieki, tam muszę tą łączoną rodzinę bardzo późno zobaczyć, tam kolega mi pisał ciągle, że no jednak za mało pokarmu i ten, no zobaczymy, nie, pszczoły zeszły na pierwszy korpus, bo zaglądałem, uwiązały się na pierwszym korpusie, drugi jest pusty, te ramki, które im tam zostawiłem, one na nich jest, pokarm bez przesady, że jedną ręką, no człowiek robił na budowie całe życie, także ramkę 2 kilo czy 4 kilo w jednej ręce trzymać to nie jest dla mnie problem. Nie? No siłaczem nie jestem, ani Schwarzeneggerem, ale tego. No ale jeszcze trochę siły mam, nie? Ten korpus z tymi 10 ramkami potrafi jeszcze wytargać, chociaż waży nieraz 35-40 kilo. No. Także. No tak to wygląda u mnie. Zobaczymy. No tak mnie to interesuje bardzo, bo ponieważ tamtą zimę miałem straszny osyp, w tym roku odpukać nie mam. No, odpukać jest. Na razie żyją, nawet latają, no proszę, ona wylatuje, kręci i poszła wysoko i w kierunek pole. Po co? Nie wiem. Wracają bez pyłku, chociaż te poplony ciągle tam jeszcze stoją u nas. Okej, i wróciła, przyniosła wodę, nazbierała wody, podejrzewam, gdzieś na tym i wróciła, nie? No, to byłoby tyle, ślicznie dziękuję. Przypomnij nam jeszcze raz, pszczoła się nazywa Saskatras i jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to ja tak, żebym ktoś zna angielski, to jakieś małe tłumaczenie dla mnie, dwa zdania, bardzo bym się ucieszył. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.